Halo, halo, dzień dobry, z tej strony Michał, aka Pomidorowy.pl. Witam was bardzo serdecznie w drugiej sesji Zagrajmy w Spyro 3 Year of the Dragon na PlayStation 4 z kolekcji Reignited Trilogy, a raczej z trylogii Reignited Trilogy. Na PlayStation 4 oczywiście jest to ogrywane. Więc tak, poprzednim razem, w poprzedniej sesji poznaliśmy fabułę tej gry, poznaliśmy naszą główną antagonistkę, jaką jest czarodziejka, oraz jej podwładną, czyli Biankę. Przeszliśmy cały pierwszy świat, dokładnie to już wam przypominam, był to świat wiosennej jutrzenki. Zrobiliśmy większość poziomów na 100%, no może poza jednym, ponieważ żeby zrobić tutaj 100%, to potrzebujemy uratować postać, która będzie właśnie w tym świecie do odblokowania. Pokonaliśmy naszego pierwszego bossa, jakim był Buzz, tak? Buzz to był nasz pierwszy boss? Chyba tak, dobrze pamiętam. Tak, Buzz był naszym pierwszym bossem. I teraz witam was bardzo serdecznie w Ogrodach Południowych albo Midnight Garden w oryginalnym tłumaczeniu. Jako że jest brzydka pogoda u mnie za oknem, bo nagrywam to 22 kwietnia o 12:35 i jutro mam na 5 rano do roboty, to stwierdziłem, że w sumie teraz sobie nagram tego Spyro, żeby już mieć to z głowy. Więc tak, w oryginalnym Spyro Trójce tutaj byłyby drzwi w zasadzie, a nie ściana, które zwiastowałyby garaż, który został wycięty z wersji PlayStation 1. No ale jak widzimy w wersji Reignited Trilogy mamy tutaj co jedynie obrazy, jak sami zresztą widzicie. No i przy okazji te dzbanki z klejnotami. Z tego co pamiętam, to chyba w oryginale te dzbanki były po prawej stronie, a nie po lewej. Przynajmniej tak mi się wydaje. Tak więc nie chcę zostać tutaj. Idźmy zatem do przodu. O, proszę bardzo. Dobra, smoku. Przetrwałeś nadspodziewanie długo, ale nie masz pojęcia, jakie niebezpieczeństwa na ciebie czyhają. Radzę ci brać pod pachę znalezione jaja i tego wyleniałego kocura i zabierać się do domu, póki jeszcze możesz. Chodzi mi wyłącznie o twoje dobro. Ta, tobie chodzi tylko i wyłącznie o moje dobro, na 100%. Mhm, już ci wierzę. Współpracujesz z czarownicą, czarodziejką, więc nie mam jakby żadnych podstaw, by ci wierzyć. Tak więc mam nadzieję, że ten dialog był bardzo fajny, że wam się on podobał. My zatem idziemy dalej do przodu, bo nie ma czasu do stracenia. Oczywiście jest to świat, którego również nie zrobimy w pełni na 100%, dlatego że, no nie ukrywajmy, ale nie ma takiej możliwości z tego względu, że będą poziomy, do których będziemy musieli tutaj wrócić, z tego co pamiętam. Tak więc nawet nie będę tutaj jakoś uber się starał, dlatego że wiem, jaki dokładnie poziom nie będziemy mogli zrobić na 100%. No i cóż. Pływamy sobie pod wodą. Mamy tutaj dzbanuszek oraz jajeczko. Dawid. Dawid, siema. Tja, mamy już 36 smoka uratowanego, tak więc no nasza misja idzie w jak najlepszą stronę. Bo pragnę zauważyć, że mamy 150 smoków do uratowania w tej gierce, tak więc no jeszcze niestety troszeczkę smoków będzie przed nami. Ale jako że staram się robić sesję co świat, to myślę, że maksymalnie jeszcze tak z te dwie sesje i będziemy mieli koniec Spyro Trójki. Jestem ciekaw w ogóle, czy w tym jestem ciekaw, w którym roku dostaniemy Spyro 4, bo niby są spekulacje, że w przyszłym roku mamy dostać. Aczkolwiek, no cóż. Nie chcę tutaj za bardzo, powiedzmy, się nastawiać, bo póki nie dostaniemy oficjalnego info, to nie widzę sensu się nastawiania. Przynajmniej ja tak uważam. Migacz. No i gitara. 37 jajko mamy tutaj zebrane. Oczywiście autosavik nam się odpalił, ponieważ jeżeli Spyro sobie biega w prawym dolnym rogu, to wiedzcie, że to chodzi o autosave'a. No i co, lecimy w takim razie tutaj dalej do przodu. Myk, skaczemy. A, tutaj mamy Huntera, ale z Hunterem chyba jeszcze nie mamy nic do pogadania. Przynajmniej tak mi się wydaje, nie widzę sensu dyskusji z nim. O, i mamy oczywiście złodziejaszka jajek, bo oczywiście któż by inny mógł tutaj być, jak nie on. Ale wydaje mi się, że go nawet troszeczkę łatwiej jest dorwać w Reignited Trilogy niż w oryginale.
Jezu, ten smoczek był słodki. Takie małe, kurde, bobo. Małe, słodziutkie bobo. No, ale co do ogrodów południa, to bardzo lubię tę lokację. Jest ona bardzo fajna, taka bardzo kolorowa. Jest to równie fajna jak nasz poprzedni świat. Generalnie bardzo miłe wspomnienia tutaj mam z tym hubem i uważam, że nie ma co się źle nastawiać. Poziomy tutaj są również jak najbardziej spoko, a przynajmniej ja je fajnie zapamiętałem. I myślę, że tak dla odmiany dzisiaj zabierzemy się na początku za Speedway, ponieważ czemu by nie? Można by od razu Speedway zrobić. Bo tam nie potrzebujemy Sergeant Birda, żeby zaliczyć poziom lotniczy albo Speedway. Ja to na to będę mówił tak czy siak Speedwaye, bo dla mnie to są Speedwaye. Poziomy lotnicze to były w Spyro 1, a tutaj mamy Speedwaye. Też w ogóle dowiedziałem się od Pixela, bo wczoraj robiliśmy wspólnego streama na Crow Zaibatsu z Królika Baxa, gdzie nadrabialiśmy save'a, że ponoć wyszła wersja prototypowa albo alfa Spyro 3 na PlayStation 1, która jest dosyć interesująca i bardzo bym chciał zrobić z niej let's play. Tak samo jak ze Spyro 2. I myślę, że najlepszą okazją, najlepszym wyjściem będzie zrobienie trochę w niepoprawnej kolejności. Ponieważ w prototypach, alfach, betach, sretach i innych tego typu rzeczach no są rzeczy, które są też i niedokończone. I uważam, że można byłoby tak dla odmiany zabrać się trochę od dupy strony za to. Modest. Ojejku, Modest. Jesteś nagi. Ojejku. Dobra. To teraz tak. Tu będziemy mogli chyba zaraz aktywować. Chociaż nie będziemy musieli aktywować, ponieważ Zoe nam aktywuje. Hej Spyro! To super moc Turbo Ognia. W każdej z krain można znaleźć więcej podobnych supermocy. Może sprawdzisz, jak działa to cacko, niszcząc donice. Wydawało mi się, że jakiś nosoróg ukrył w nich jajo. Okej, okay, spoko. Jak najbardziej się cieszę. Więc ogarniamy temat i lecimy z koksem. Bang, bang, bang. Trzeba te wszystkie kolumny zniszczyć z tego co wiem. Tak więc sobie podładujemy raz jeszcze i niszczymy. Był jeszcze tutaj, a czwarty jest tam. Mati. O, siema Mati. No jakbym Pixela widział, no jakbym po prostu Pixela widział, no kurde, ten smok również jest tak samo utalentowany jak nasz ulubieniec Mateusz aka Pixel. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Dobra, tutaj będziemy, wydaje mi się, że chyba będziemy mieli zaraz wszystkie klejnoty zebrane, tak mi się przynajmniej wydaje, mogę się oczywiście mylić jak najbardziej. Ale wydaje mi się, że zaraz będziemy mieli wszystkie klejnoty zebrane, bo raczej już nic nie stoi, że tak powiem, na naszej przeszkodzie. Okej, jeszcze nie mamy wszystkich. Tam coś jest. W tamtą stronę. A więc lećmy w tamtą stronę w takim razie. Za ścianą, tak? Tu? Nie, no tutaj na pewno nie. Tam u Huntera chyba, co nie? Też mi się tak wydaje, że u Huntera coś jest. Tak, jest. No i mamy wszystko. Mamy ukończony świat w 100%, więc teraz możemy ten uratować. A może jednak nie. Dobra, jeszcze nie ratujemy Sergeant Birda. Lecimy na ten, na Speedway. Gdzie ten Speedway jest? Gdzie ten Speedway jest? Zaraz się dowiemy. Speedway jest tutaj, z tego co pamiętam. Odwrócę się. Tak. Wiejski szlak. Tak więc lecimy teraz w country style. Więc poczujcie teraz tę moc. To będzie moc tak zwanego wieśniackiego tego. Nie. To będzie wieśniacki styl teraz. Jak nic. Ty
Ja myślę, że na sam początek byśmy ogarnęli wyścig z samolotami. Dobrze, dziękuję panie Iskrze. Lecimy z koksem. Czas skupić się na wyścigu, dlatego że wyścigi to jest ta trochę trudniejsza część Speedwayu. A mi się wydaje, że jak zabierzemy się najpierw za nie, to będzie troszeczkę łatwiej. A, dobra. To trochę dałem dupy. Spróbuj ponownie. Ale przy okazji, patrząc jakby na to, gdzie jesteśmy dokładnie, to muszę przyznać, że sam w sobie poziom naprawdę jest bardzo ładny graficznie. Tak samo jak i soundtrackowo w ogóle jest przepiękny poziom. Tak więc bardzo się cieszę, że Speedwaye powróciły w Spyro Trójce. Chociaż, szczerze powiedziawszy, z jakiegoś powodu mam większy sentyment do tych Speedwayów ze Spyro 2 i ze Spyro 1, aczkolwiek w Trójce też są niczego sobie. To nie mogę narzekać, że tak powiem. Są całkiem fajne i bardzo miło je wspominam. Tyle ode mnie, jeżeli chodzi o te kwestie. Na razie, jeżeli chodzi o Spyro Trójkę z Reignited Trilogy, to mi się bardzo przyjemnie gra. Aczkolwiek... No jestem ciekaw, czy to jakby zmieni moje zdanie na temat całej Trójki, bo po raz kolejny chcę powtórzyć. Ja o Spyro... Dobra, wiecie co? Ja zginę i zaraz się widzimy w tym miejscu, to dalej wam będę kontynuował, o co mi chodzi. O ile będę pamiętał, ale myślę, że będę pamiętał, chyba aż tak słabej pamięci to ja nie mam. Dobra, jestem z powrotem. Musiałem już jakby ten wrócić do tego samego miejsca, aby od tego momentu zaczynać komentowanie. Tak więc w gwoli ścisłości, ja nie mam żadnego problemu do Spyro Trójki. Ja wręcz bardzo lubię Spyro Trójkę. Tylko po prostu przez pryzmat, można by to powiedzieć, przez pryzmat Spyro Dwójki, gdzie w Spyro Dwójkę po prostu zagrywałem się jak szaleniec, że tak powiem, i Spyro Jedynkę, to Spyro Trójka po prostu troszeczkę gorszy jest według mnie, bo tak jakby... Mało nowych rzeczy wprowadził. On bardzo dużo wprowadził tych mechanik ze Spyro 2 i z jakiegoś powodu niepotrzebnie przyprowadził, Jezu, to tak dziwnie zabrzmiało. Przywrócił mechanikę ze Spyro 1, czyli przykładowo musisz atakować wszystkich przeciwników, żeby zdobyć klejnoty. No dla mnie osobiście to jest totalny downgrade, jeżeli chodzi o to, bo no szczerze powiedziawszy, kurczę, tamta mechanika była bardziej, nie wiem, lepsza według mnie. Fakt faktem, no wiecie, wiadomo, że w Spyro 2 ta mechanika ze smoczymi duszami pojawiła się tylko jako pretekst do zbierania tych smoczych dusz w drugiej części, w drugiej odsłonie. Tylko że no kurczę pieczone, wiadomo, w trzeciej odsłonie nie musiałyby być smocze dusze, ale no po prostu mogłoby być coś innego, jeszcze coś innego. Po prostu wiecie, o co mi chyba chodzi, nie? Przynajmniej tak mi się wydaje, że wiecie, mam taką szczerą nadzieję. Dobra, tam widziałem, że samolot przeleciał, tak więc nie jest on jakoś bardzo daleko. Aha, nie trafiłem w okrąg, świetnie. No dobra, jestem z wami z powrotem, tym razem nie popełnię tego samego błędu, co przed spotkaniem się z wami po raz kolejny. I teraz skupmy się tylko... by wygrać ten wyścig, bez tutaj żadnego pajacowania. Dokładnie tak, o to chodziło. Możemy sobie stąd wyjść i zanim zaczniemy... No, myślę, że zrobimy teraz wyścig na czas. Dobra, i zanim zrobimy wyścig na czas, to po prostu zróbmy teraz inną rzecz. Żeby zdobyć kolejne jajko, to podlećmy sobie do tego oto pana, który tutaj się chowa przed nami.
Spyro! Nie uwierzysz, ale wokół roi się od owczych spotków i kosmokrów. Trzeba je unieszkodliwić, nim kogoś uprowadzą. Podpinam odrzut i ruszam rozwalać kosmokrowy. Najpierw zróbmy coś takiego, bo jestem ciekaw, co on powie. Kosmokrowy to waleczne, strzelające laserem bydło, które nie zna litości. Musimy je powstrzymać, Spyro! No to teraz możemy ogarnąć sprawę. Uwaga, krowy nadchodzą, no to zobaczymy, jak nadejdziesz. A, czyli będziemy musieli tutaj ratować tyłki naszym przyjaciołom. Ponieważ kosmiczne krowy tutaj będą chciały atakować ich. No i zajebiście. Będziemy ratowali dupę mieszkańcom tej wsi, w sensie. Okej. Halo. Robię coś tutaj. I co, jest tutaj jakaś kolejna krówka? A, tu jest. Dobra, tam jest jeszcze, widzę. Tylko kurde, coś wycelować nie mogę. Kurcze pieczone. Ale jaja. Spyro, nie uwierzysz, ale wokół roisz, podpinam od... Uwaga, Okej, czyli musimy zrobić teraz cięcie, ponieważ zdymałem coś. No, udało się, kurde. Ale oberwał, kurde. Dobrze. Tam widzę jeszcze krówkę. Gin! Gin! Tę ostatnią załatwiliśmy, gdy kradła jajo. Roberto! Roberto Kubico! Albo ten, Roberto Makłowiczo. No i gitara. No to teraz będziemy mogli robić sobie normalnie czasówkę i zdobyć ostatnie jajko, które na nas czeka, i tym samym będziemy mieli stuprocentowane już dwa poziomy, no bo hub będziemy mieli stuprocentowany oraz ten speedway, więc będę mógł się zabrać też za poziomy, które niekoniecznie możemy teraz zrobić na 100%. Ewentualnie w sumie nie. Teraz zrobimy poziom tego Sergeant Birda. Później inny jakiś poziom, to zostają nam tylko 4 poziomy, ponieważ tam 7 to jest boss i później jeszcze poziom Sparksa i będziemy mieli cały świat drugi zaliczony. Nieźle. Kurczę. Mówię, dalej nad tym ubolewam, że w momencie, kiedy niszczymy te samoloty, to nie dostajemy klejnotów. Znaczy, technicznie dostajemy, ale no, w rzeczywistości to tak nie wygląda, niestety. Tylko dopiero później w totalu dostajemy za to klejnoty. Za te wszystkie samoloty. Plus czas się nam nie mrozi, nie? Tylko dalej se leci, jak gdyby nigdy nic. No, jednego samolocika nam będzie brakować. No, coś tak czułem. Ale przynajmniej 240 klejnotów mamy zebranych, tak więc easy peasy. No dobra, no to co, widzimy się w momencie, kiedy ja będę już palił ostatni samolot. Jak to brzmi, palił ostatni samolot, ja pierdzielę.
Zium. Udało się. 4 minuty. No i gitara. Gavin. Gavin w sumie. No to co, mamy Gavina już tutaj uratowanego, wszystko mamy zrobione, więc możemy sobie stąd iść, tak więc Auf Wiedersehen. No i teraz wracamy do domu, czyli do ogrodów południa. Bardzo fajnie. Witam Państwa bardzo serdecznie po przerwie. No i dobra, mamy tutaj już dwa poziomy zrobione na 100%, czyli wiejski szlak oraz ogrody południa. I teraz moglibyśmy się zabrać w końcu za jakiś poziom, który nie możemy zrobić na 100%. Ja wiem, że miał być najpierw Sergeant Bert, ale w sumie można by bambuzowy taras, tak? Bambuzowy taras przejść, ponieważ to jest poziom, gdzie nie potrzebujemy jeszcze tego przyjaciela, którego musimy uratować, to jest Uno. A DOS i tak go nie zrobimy na 100%, tak więc let's do this shit, man!